To teraz napiszemy sobie równanie kwadratowe. Będzie to trzy równania. Pierwsze równanie, tu właśnie mam te trzy równania zapisane. Jedno z równań będzie, delta będzie mniejsza od zera, w jednym będzie równa 0, a w drugim będzie delta większa od zera. Będą nam potrzebne dwie funkcje matematyczne, jest to square root, który oblicza pierwiastek kwadratowy z podanego argumentu, oraz power, która podnosi liczbę podstawy do wybranego wykładnika, na przykład do kwadratu. No to co, algorytm rozwiązywania takiego równania jest bardzo prosty. Sprawdzamy, czy równanie posiada rozwiązanie zbiorze liczb rzeczywistych. Tu wcześniej jeszcze bym napisał. Sprawdzamy, czy równanie jest równaniem kwadratowym. W ogóle. Dobra, tutaj zmienię na dwójeczkę. Równanie kwadratowe jest wtedy kwadratowe, kiedy a jest większe, różne od zera konkretnie. Czyli dobra, piszmy sobie tak. Trzy zmienne to będą a równe minus 3. Zacznijmy od pierwszego równania. B równe 3 oraz C równe minus 1. No i teraz sprawdźmy sobie, czy jest to równanie kwadratowe. Więc if zmienna a jest różna od zera, to wtedy rozwiązujemy układ else tutaj echo dane podane równanie nie jest równaniem kwadratowym. O! I teraz tak, widzicie, że mamy pierwszy warunek. Jeśli a jest różne od zera, to będziemy wykonywać to, czyli jeżeli ten warunek jest sprawdzony, jest prawdziwy, to wykonujemy to. Jeśli nie, no to else to. No i teraz tak. Tutaj piszemy sobie dalszą część. Dalej sprawdzamy, czy równanie posiada rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych. Nie zajmujemy się liczbami urojonymi, także to nie wykład matematyki, tylko... Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sobie sami dopisali po prostu resztę. No to dobra, sprawdzamy dalej. Jeśli... A propos, zanim to sprawdzimy, obliczymy sobie deltę, bo będzie łatwiej. Czyli równanie posiada rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych tylko wtedy, gdy delta jest większa lub równa 0. Więc obliczmy sobie deltę, czyli tworzymy nową zmienną, nazwijmy ją delta, równa b do kwadratu, czyli użyjemy teraz funkcji matematycznej power, tutaj zmienna b do kwadratu, tak, minus 4 razy a i razy c. Dobra. Tu mamy wyliczoną deltę i teraz sprawdzamy, czy ta delta jest większa lub równa 0. Jeśli delta jest... tu się musimy zastanowić, jakby było najlepiej zrobić, żeby tych ifów nie było za dużo. Ale w naszym przypadku chyba i tak będzie tak samo. Jakbyśmy nie zrobili, to będzie dobrze. Więc jeżeli delta jest większa równa 0, to rozwiązujemy na układ. Else. Piszemy echo. Podane równanie nie posiada rozwiązań
zbiorze liczb rzeczywistych. O. Dobra. Co tu się dzieje? Sprawdzamy, czy równanie jest kwadratowe. Jeżeli nie jest, no to podanie, wypisujemy informację, że podane równanie nie jest równaniem kwadratowym. Jeśli jest różne od 0a, to sprawdzamy, czy delta jest większa od 0. Większa równa od 0. Wliczamy deltę. Jeśli jest większa równa 0, to zaraz coś wykonamy, ale jeżeli nie, czyli jest mniejsza od 0, no to wypisujemy informację, że podane równanie posiada rozwiązania w wybierze liczb rzeczywistych, ale posiada rozwiązania w wybierze liczb urojonych. I tu zamiast tej informacji możecie sobie po prostu wykonać takie obliczenia i wypisać to jako informację. Dobra, to zajmijmy się dalej, my lecimy. I tutaj sprawdzamy, czy ta delta jest równa 0, bo gdy jest równa 0, to równanie kwadratowe posiada jedno rozwiązanie podwójne, a jeśli jest większa od 0, no to posiada podwójne rozwiązanie, gdzie pierwiastki tego rozwiązania są różne, a to jest podwójne, czyli obydwa są takie same. No dobra, to sobie sprawdźmy teraz jeszcze jednego ifa. Jeśli delta jest większa od 0, to wypisujemy, liczymy dwa pierwiastki, a tu else. Liczymy ten jeden pierwiastek. No, siłą rzeczy, jeżeli jedno sprawdzenie jest większe równe 0, drugie sprawdzenie jest większe od 0, no to to, które się nie będzie prawdą, program, jeśli przejdzie przez to, ale nie przejdzie przez to, to siłą rzeczy musi być tylko delta równa 0, tak? Więc jeżeli delta jest równa 0, no to liczymy i napiszemy, że zmienna x jest równa minus b dzielone przez 2a. O, i to jest rozwiązanie. I wypisujemy echo. I piszemy, że rozwiązanie równania, może inaczej, równanie posiada jeden pierwiastek x równy, no i tutaj napiszmy x. Pamiętacie z poprzednich lekcji, jak to fajnie można robić? Tylko używając podwójnego czy cudzysłowu, nie apostrofy. Bo w apostrofie musimy konkatenacji używać, a tu nie musimy. Czyli równanie posiada jeden pierwiastek x równe to, co wyliczyliśmy. Teraz zajmiemy się, gdy tych pierwiastków jest 2. Dobra. I piszemy x1 jest równy minus b dzielone przez, no właściwie to wprowadzę cały, minus b minus, i teraz pierwiastek z delty, i to całość dzielę przez 2 razy. Tak, tylko wezmę jeszcze to całe schowam na wiasie. No i x2 jest dokładnie takie samo. Prawie dokładnie takie samo. x2 jest równe. Weźmy plus na przykład, a tu minus. O tak. No i to są właśnie rozwiązania. I wypisujemy informację. Okay. Pierwiastki. Kwadratowego
i piszemy x1 jest równe x1, x2 jest równe x2. Dobra. I generalnie to byłoby na tyle. Teraz sprawdźmy sobie, czy to działa tak, jak chcemy. Dobra. To tak. Sprawdzamy na początku, czy równanie posiada... Czy równanie jest w ogóle kwadratowe. Sprawdzamy a. A jest różne od zera. Jeśli jest, to wykonujemy to wszystko, co jest tutaj. Jeśli nie, to wykonujemy tylko to. Jeśli jest większe od różne od zera, to liczymy deltę. Jeśli ta delta jest większa równa 0, to wykonujemy to wszystko, co jest tutaj. Jeśli nie, to wykonujemy to. I dalej, jeśli ta delta jest większa równa 0, to sprawdzamy, czy ta delta jest większa od zera. Jeśli jest, to wykonujemy to, czyli liczymy dwa pierwiastki równania. Jeśli nie, to liczymy tylko jeden pierwiastek równania, bo siłą rzeczy, jeżeli jest większe równe i jest większe, jeżeli jest większe równe, a nie jest większe, to na pewno musi być równe, czyli else. Może troszeczkę zagmatwane, ale działające. Dobra, sprawdźmy sobie, czy to w ogóle działa. Podane równanie posiada rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych. No, widzicie, mam krzaczki, bo kodowania nie wypisałem. A pisałem z polskimi znakami, ale to nie jest istotne. Podane równanie nie posiada rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych. No, czyli ta delta na pewno jest mniejsza od zera. Teraz wprowadźmy sobie następne równanie, gdzie x jest równe 1. Nie x, tylko a. B jest równe 2. I c jest równe 1. I teraz sprawdźmy, czy jak się zachowa. Równanie posiada jeden pierwiastek x równe minus 1. No widzicie. Czyli w tej chwili wykonaliśmy tutaj ten kawałek kodu. To prowadźmy następne równanie. On się różni tylko tutaj. Trójeczka jest. I zobaczmy, co nam wyjdzie. Równanie kwadratowe. Pierwiastki równania kwadratowego. X1 równe tyle. X2 równe tyle. Teraz pamiętacie lekcję, gdzie printf omawiałem i jego pochodne. A możecie sobie to ładnie skrócić. Zamiast wypisywać coś takiego, możecie wypisać to troszeczkę inaczej. Ja teraz wam pokażę jak, żeby to nie skrócić. Napiszemy tak. printf. I teraz tak. A to zostawimy. Skopiujemy sobie. Tutaj. O, tak. A tu będzie coś takiego. Procent kropka. Na przykład 3 miejsca po przecinku. I ten drugi tak samo. A tu wypiszemy sobie x1 po przecinku i x2. Zamarkujmy. Zobaczmy, co nam wyjdzie. Widzicie? Pięknie. Pierwiastki równania kwadratowego x1 równe tyle. Łatwiej się to teraz czyta, nie jakieś tam kolosy na pół strony. I x2 równe tyle. Dobra. W następnej lekcji opowiem o takiej fajnej funkcji, też sprawdzającej. Także dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć.